Dzień dobry Państwu, jest poniedziałek 23 lutego. Zapraszam na wydarzenia, które dostępne są w ogólnopolskiej sieci kablowej Jumpbox na kanale 624 oraz na portalu Streameo TV. Maria Jęczmyk, zaczynamy. Stolicą skieringu. Budżet powiatu jeleniogórskiego uszczuplony o 5 milionów złotych. Zakończył się 18. festiwal Zoom Zbliżenia. W minioną sobotę w Karpaczu odbyły się 4. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w skieringu. Ta ciesząca się coraz większą popularnością dyscyplina sportu przyciągnęła na stadion miejski sporą grupę widzów. Adrenalina, ryk silników, prędkość i emocje. Tak w skrócie można opisać kolejne Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w skieringu, czyli wyścigach par złożonych z motocyklisty i narciarza. To już czwarta impreza z rzędu odbywająca się na stadionie w Karpaczu. Powoli sport zapożyczony ze Skandynawii staje się specjalnością kurortu spod Śnieżki, nawet kiedy brakuje śniegu. W tym roku mieliśmy tutaj szczęście, że nie musieliśmy go zwozić z Czech. Zwoziliśmy go z Borowic. Tutaj wielkie podziękowania dla Lasów Państwowych, że nam pomogli, pozwolili i zabrać stamtąd śnieg z hotelu Gołębiewski oraz też mieliśmy dwie noce mroźne, sypaliśmy sami armatkami śnieżymi. Jest to bądź co bądź sport, który wymaga sporej sprawności i dużej współpracy z motocyklem. Motocyklista i narciarz to jest rzecz nowa, która tutaj wiadomo w Polsce się dopiero u nas rozwija, także jest to naprawdę widowisko niezłe i show. Czy jest to coś takiego zupełnie innego, co my jeździmy na co dzień? Jest to zupełnie taka nowa rzecz, nie? To jest praktycznie tylko raz w roku mamy tą możliwość, żeby przyjechać tu i sprawdzić się w czymś takim nowym. Pośród startujących par odnaleźć można było profesjonalistów z zagranicy oraz miłośników tej dyscypliny z naszego kraju. Na śnieżnym torze zmagali się zawodnicy w różnym wieku. Najmłodsi mieli niespełna 8 lat. Pośród ekip nie zabrakło również zawodników Stali Gorzów oraz płci pięknej. Organizator jest naszym przyjacielem i namówił nas do startu. Startowaliśmy już w pierwszej edycji parę lat temu i cały czas ciśniemy. Nigdy tak nie jeździmy, ale kształt to przypomina nam trochę jak tory żużlowe, bo też jest w kółko dwa zakręty w lewo, więc to zobaczymy jak to będzie, to chodzi tylko o fajną zabawę. W sumie to jest szalone, no bo ciągnąć za sobą kogoś, kto będzie jechał na nartach, no to jest trochę ryzykowne, ale widziałem to na internecie i sobie dawali radę, a myślę, że dzisiaj też sobie dadzą radę. Pierwszy raz w 4-letniej historii imprezy odbyła się ona po zmierzchu, dzięki czemu organizatorzy mogli przygotować dla zgromadzonej publiczności takie atrakcje jak fire show oraz pokaz laserów. Jak udowodnili organizatorzy imprezy, nie straszne im dodatnie temperatury oraz brak śniegu. Liczy się dobra zabawa i coraz lepsze czasy podczas pokonywania kolejnych okrążeń, a ta sztuka w tym roku udała się najlepiej gościom z Niemiec. Gratulujemy! Jeleniogórskie Starostwo najprawdopodobniej będzie musiało zwrócić subwencję oświatową w wysokości 5 milionów złotych. Pieniądze zostały przyznane w 2010 i 2011 roku, a powodem uszczuplenia budżetu są rażące błędy w rozliczeniu subwencji. Chodzi o prawie 5 milionów złotych subwencji oświatowej pobranej za lata 2010-2011, która według ministra finansów nie należała się powiatowi jeleniogórskiemu. Rozmawiamy z ministerstwami, piszemy odwołania. Cóż, mamy pewne rzeczy, które zastaliśmy i jako zarząd mamy trudny orzech do zgryzienia. Natomiast ponieważ ministerstwo też zdaje się dostrzegać nasze problemy i rozumie nasze argumentacje, mamy nadzieję, że uda nam się zmniejszyć znacznie tą kwotę subwencji
którą według ministra finansów nienależnie pobraliśmy. Najprawdopodobniej jest to wynikiem błędu urzędnika starostwa powiatowego. Jesteśmy na etapie składania odwołań. Dostaliśmy pierwszą decyzję do subwencji za 2010 rok, od której się odwołujemy. Wiemy już wstępnie o kolejnej kwocie za 2011. Te dwie kwoty składają się na te blisko 5 milionów. Jeżeli pieniądze trzeba będzie oddać, pojawi się pytanie, skąd je wziąć. Niestety starostwo nie będzie mogło zaciągnąć kredytu ani sprzedać nieruchomości. Wyjściem z sytuacji będzie jedynie przesunięcie pieniędzy z wydatków bieżących. 18. Festiwal Zoom Zbliżenia dobiegł końca. Przez niecały tydzień Jelenia Góra stała się dolnośląską stolicą kina, a Błażej Stachewicz rozmawiał ze zwycięzcami festiwalu. Po czterech emocjonujących dniach zakończył się 18. Festiwal Zoom Zbliżenia. Międzynarodowe spotkania młodych twórców sztuki filmowej składały się z projekcji filmów konkursowych, spotkań z jurorami, koncertów oraz warsztatów. Największym zainteresowaniem warsztatowiczów cieszył się warsztat z wideoartu. Podobnie było w tym roku, więc ja już sobie obiecałam, że na pewno za rok, jeśli będziemy organizować warsztaty, to przynajmniej dwie grupy z wideoartu postaram się stworzyć, żeby usatysfakcjonować wszystkich, którzy chcieliby w tym warsztacie uczestniczyć. Pośród czterech kategorii konkursowych w tym roku niepodzielnie rządził dokument i to właśnie film dokumentalny otrzymał Grand Prix. Niewidzialne Zofii Pręgowskiej stanowi również debiut reżyserski. Kompletnie się nie spodziewałam, ale tak kompletnie. Ja w ogóle myślałam, że teraz są nagrody już za fabuły i że to jest nagroda dla jakiejś fabuły. Już na nic nie czekałam, a czekałam nieśmiało na jakieś wyróżnienie. Nie no, jeszcze muszą mi opaść emocje. Sławna polska sztuka dokumentu trzyma się krzepko i stanowi o tym, że możemy mieć pełne zaufanie do ludzi, którzy chwytają kamerę w jakiejś konkretnej sprawie. Szereg tych dokumentów po prostu rozkrawało serce. A tych nie brakowało, zwłaszcza podczas omówień jurorskich, gdzie autorzy mogli porozmawiać o swoich produkcjach z oceniającymi je sędziami. Autorzy byli bardzo przychylnie nastawieni do jury i widać było, że rzeczywiście chodzi im, chcieli coś wynieść z tej rozmowy. Film należy oglądać z czułością, czyli trzeba wziąć pod uwagę rodzaj właśnie zaangażowania i tego, że ktoś chce nam coś interesującego, co jego poruszyło, nam to opowiedzieć. Zanim ostatnia klatka filmu zgasła na kinowym ekranie, organizatorzy już myśleli o kolejnej edycji festiwalu, który za rok ponownie przyciągnie do Jeleniej Góry miłośników kina niezależnego z całego świata. Czy teatr musi kojarzyć się z wielką sceną i zawodowymi aktorami? Uczniowie jeleniogórskiego Norwida udowodnili, że nie. Młodzi aktorzy postanowili zagrać i wyreżyserować sztukę. Wielką niespodziankę przedszkolakom z dziesiątki sprawiła grupa teatralna z drugiego liceum ogólnokształcącego Cypriana Kamila Norwida, wystawiając Królewnę Śnieżkę. Z tego typu sztukami co roku występujemy w szeregu przedszkoli cieplickich, jeleniogórskich, w Podgórzynie, w Sobieszowie. Ostatnio nawet wpadliśmy na pomysł, właściwie dyrekcja naszej szkoły, żeby przedszkola sprowadzać do Norwida, do liceum. I rzeczywiście całe przedszkole, ponad 80 dzieci przyjechało do nas z Sobieszowa i graliśmy w siedzibie teatru, czyli w szkole, w liceum drugim w Cieplicach. Licealiści nie po raz pierwszy pamiętali o swoich młodszych kolegach. Tradycją stały się oryginalne spektakle, które raz w roku są prezentowane maluchom. Wśród aktorów z Norwida są absolwenci miejskiego przedszkola numer 10. Oni również brali udział w przedszkolnych warsztatach teatralnych i jak widać nadal chętnie występują. Od dłuższego czasu nasz pan profesor Ryszard Grzywacz zajmuje się właśnie co roku tworzeniem nowej bajki dla dzieci na takie przedstawienia i jest to po prostu kontynuacja w dalszym ciągu tradycji norwidowskiej. Lubię teatr i lubię występować. A czy trudno jest być aktorem? Na początku jest trudno, stres, trema, ale kwestia przyzwyczajenia. A czy przyszłości chciałabyś zostać aktorką? Myślałam o tym, ale wszystko przede mną. Z takiego punktu widzenia dydaktycznego, no to jest fantastyczne doświadczenie, kiedy dzieciaki uczą dzieciaki, czy bawią się z dzieciakami. To dwie strony korzystają z tego bardzo mocno.
Przedszkolaki zrewanżowały się swoim starszym kolegom i również przygotowały swój własny pokaz artystyczny. 50 załóg na starcie, konkurencje zręcznościowe i szybkościowe. Tak w skrócie wyglądała 13. edycja Międzynarodowego Zjazdu Saniami Rogatymi w Kowarach. Ta impreza z roku na rok cieszy się coraz większym powodzeniem. Pierwszy turystyczny zjazd saniami rogatymi wykonano w 1815 roku. Po 200 latach nie brakuje miłośników takiej formy zimowej rekreacji. W Kowarach pierwszy zjazd nastąpił tak naprawdę w 2001 roku. Została wtedy ta impreza reaktywowana i od tego czasu rocznie ten zjazd jest kontynuowany w naszym mieście. Sanie rogate można porównać ze skuterem śnieżnym. To one tutaj przywędrowały z Alp w XVI wieku i w 1815 dwóch kowarzan, jeden właściciel schroniska pod Złotą Gwiazdą w Kowarach, drugi właściciel winiarni, takiej restauracji, schroniska na przełęczy Okra, wpadli na pomysł, żeby wozić turystów. Dziś konie zastąpiono skuterami śnieżnymi. Skróciła się też nieco trasa, jednak zabawa jest wyśmienita. Dwuosobowe załogi sani musiały jak najszybciej pokonać kilometrowy odcinek krętej leśnej trasy i zameldować się na mecie. To nie było proste zadanie, bo ciężkie i duże sanie nie są łatwe w prowadzeniu. Z tyłu partner musi dobrze balansować ciałem. No i ja z przodu muszę się trzymać za te rogi, prawda, i tego, i prowadzić dobrze, żeby to wszystko zsynchronizować. To nie był jednak koniec sportowych emocji. Zawodnicy musieli wziąć udział w kolejnych, nie zawsze łatwych konkurencjach. Piłowanie pniaka, wiązanie stosu drewna czy rzut śnieżką do dzwonka nie jest wcale tak banalne, jak na pierwszy rzut oka może się wydawać. Czasy są dobre, są 2 minuty powyżej 2 minut, że czas tak jak na dzień dzisiejszy jest bardzo dobry. 2 minuty 8 sekund. Numer 6, tak? Proszę uprzejmie. Jak co? Proszę uprzejmie. To żeby nikomu niczego nie zabrakło, żeby proszę pana. Się ślizgały, i żeby się tak? ślizgało, oczywiście. Najstarszą uczestniczką zjazdu saniami rogatymi była 75-letnia Jadwiga Murawska. Na zawody saneczkarskie Jadzia Miła taki wierszyk ułożyła. Na saneczki wsiadamy i z górki zasuwamy. Nic nie hamujemy, bo zwyciężyć chcemy. Dziewczynki z nas nieduże, ale zawzięte i chyże. Nie jeden drab nas nie pokona, gdy śmigniemy mu koło ogona. Gdy siły w rączkach i nóżkach zabraknie, to uśmiechniemy się ładnie i zawsze na torze jakiś facet nam pomoże. W taki to oto sposób my drobne dziewczyny w zawodach saneczkarskich obie zwyciężymy. Kolejna impreza za rok. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszych wydarzeniach. W imieniu Magdaleny Florczykowskiej zapraszam na kolejne wydanie już w środę.